Teść wirus, kwarantanna, stagnacja, taka sytuacja. Postanowiłem, więc moje fany sprawdzić, jakim cudem Chiny poradziły już sobie w miarę z wirusem. No i e, postanowiłem poszukać chińskich szpitali, tak e, chińskich sposobów na wirusa. Jest tego naprawdę dużo, no i przyjeżdżałem się dzisiaj tak z ciekawości najciekawszym chińskim szpitalom. I oczywiście, nie brakuje tutaj na stronie, albo sprawdzam tylko na Aliexpress, bo wiecie, inaczej ciężko, bo Chińczyki większość pozamykanych jest u mnie przynajmniej w mieście, więc mało mamy innych alternatyw, postanowiłem więc posprawdzać jak to wygląda z tymi Chinami i spójrzcie, mamy na przykład podróbę chińskiego szpitalu, tylko że w wersji LEGO, tak? W sensie odwrotnie, to jest wersja Lego, tylko przerobiona na chińską natomiast dużo tańsza. Kiedy nadejdą na tym kanale takie czasy, że ja będę testował takie zestawy, to ja nie wiem. Może jak będzie więcej subskrypcji i więcej Haishiku to faktycznie wtedy się coś powiedzie z większą ilością takich większych zestawów, więc nie zapomnijcie teraz kliknąć tej subskrypcji. Tym bardziej że taki spitalik, proszę, same pinki gwiazeczek zbiera. Musi być naprawdę dobry, tym bardziej, że tak jak mówię, Chiny przecież poradziły sobie z wirusem. Nie brakuje również innych zestawów, tutaj w wersji Friends, ale z swojego bazowego kanału, że wy średnio za Freyemcami przepadacie, więc tym bardziej za podróbkami, Frey. Aczkolwiek spójrzcie, tu za 122 zł mamy taki szpital, a tu za 131 taki szpital. No i nie wiem, czy bym nie wolał takiego, bo jest jednak większy raczej, więc chyba bym wolał taki szpitalek, jednak sobie wybrać. Nie brakuje również, o takich szpitalików, że bo ciekawi, mam taki zlego i przyznam wam się szczerze, że cena 47,08 to chyba nie jest zbyt fenomenalna. Oczywiście tego szpitalu już dzisiaj nie dostaniemy w kupnie, ale ja będę, że jak chyba z Franców, jak on jeszcze był w sprzedaży, kupiłem za kurde 70 niecałe, 60 kilka. Więc 15 zł mniej za kurde podróbkę? No, no nie wiem, no nie wiem. A, natomiast tu wchodzimy troszkę już na zdecydowanie bardziej ciekawe szpitale I spójrzcie co nam się rzuca na pierwszy front A cóż ci to? Cóż to za kareteczka tutaj jest taka śmieszna I nawet nosze takie śmieszne I piszesz za darmo, a to nieprawda jest Bo za darmo to są może nosze w Maxie I może ta karetka Ale cały zestaw kosztuje 15 ,60 zł 60 groszy I jest to mikroskala Ja na swoim bazowym kanale często mówię, że mikroskalę lubię Więc kto wie, może i takiemu szpitalkowi się przyjmę Aczkolwiek on jest taki mikrus, że ja nie wiem on ten dziesiątki chorych by tutaj miał Pomieścić. Ale spójrzcie, jak ładnie do nas piszą. Drogi przyjacielu, dzięki za Twoje przybycie. Super. Od razu się milej na serduszku chyba robi. I aż by się chciało ukupować takie zestawiki, prawda? Jak ci piszą, yy, per przyjacielu. Tu opcje dostawy, oczywiście, bla 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 bla, nudy. Ale nudów na pewno nie ma tutaj. Cóż, to też mi zajrza mocno jakimś podróbkom Lego. W sensie, że był podobny zestaw z Lego i tutaj go skopiowali. No ale tutaj pytanie, bo ten pan właśnie chyba od wirusach widzimy za słab i usiadł sobie na betoniku ale pani już do niego y, leci, go tutaj ratować, prawda? Więc, y, więc luzik. Y, o, widzimy, jak to zapakował. O, to Goody są! Goody, to Goody lubi podrobić sobie Lego. Goody lubi. Ale Goody też jest w miarę dobry, moi drodzy, więc to jest pan biznesmen. No i na przykład taką karateczkę możemy sobie, u jakie jak, jak dziwnie wygląda, na żywo gorzej jakoś wygląda, ktoś już rzucił fotkę. Aczkolwiek jest opis, że ekologiczny materiał, no to, no to fajnie. I pięć gwiazdek, ale to chyba ta pani 5 gwiazdek dostała, więc yy, chociaż nie zostaw też pięć gwiazdek, wow, 100% aż yy, dwóch klientów, i jeden napisał tutto perfekto! No to, no to kimże ja jestem, żeby tutto perfekto yy, negować. Yy, Jedźmy jednak dalej, bo z każdym szpitalem robi się coraz ciekawiej, moi drodzy. 73,20 zł za taki szpital. I zapytacie mnie, czy światła są w cenie, a ja wam odpowiem, yy, nie wiem. Nie wiem, pewnie tu to pisze, czy jest phone charger, aha, no tak, czyli że można ładować, czyli wygląda, że świat tak jest, voltage, high voltage, kurenty, yy, dobra, kurenty, torenty, spójrzcie, moi drodzy, za 70 więc złote dostajemy disco szpital, disco szpital, pewnie można zrobić tu srogie strobo, dodać odpowiednie piguły odpowiednim pacjentom i moi drodzy, disco szpital, jak się patrzy, no ciekawe, bo takie oświetlenie, wiecie, sam szpital to palicho, chociaż, no naprawdę, kurczę, naprawdę mi to teraz zaciekawiło, e, Palnie są w szpital, chociaż też nie wygląda źle. Zajeżdża oczywiście podróbką, co zleża. No, podróbka Lego, ale może oświetlenie. Jeżeli to wierzyć, że tu jest kogut, 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 że to wszystko, co się tutaj świeci, się świeci naprawdę, a jestem się w stanie to wierzyć, to może dlatego chociażby warto się pochylić nad takim zestawikiem. Może nie uleczy on koronawirusa w Polsce, ale uleczy brak światła w Polsce. Tym bardziej, że również zebrał 5 gwiazdek. I tu również bestseller Tanks napisał też jakiś tutaj yy, Arab. Więc, no cóż. Ale jedźmy dalej, bo mówię, nie, jest, nie jest mniej ciekawie, moi drodzy. Trafiamy na z, zwycięzcę 5032 Miasto Serii Policobozowego Szpitala Straży Pożarnej Modelu Budynku Bloki, czyli do budy trafiamy, moi drodzy, innymi słowy, co pisze w tytule e, Toys for Dzieci. Ok, szpital prezentuje się w taki sposób i jest on całkiem ciekawy, bo przynajmniej nie jest to zżynka, prawda, z Lego. Przyjrzyjmy mu się. Patrzcie, jakie ciekawe rozwiązania! Tu Hinole zastosowały taki toporny krzyż, jak w Lego, w latach 70., ale ok. I taki wóz trochę jak na, no, na, na, na truchu, albo na zwłoki bardziej niż na chorego. Ale oj tam, oj tam, już lekarstwo, butelczyna jest w łapie, więc nie jest źle. No i też on zebrał 5 gwiazdek. Czy coś tu na ali zebrało mniej niż 5 gwiazdek? Będę w szoku. Quick delivery, więc chyba yy, warto. Biznes with company, okej, okay, dobra, całkiem ciekawy, natomiast cenka 105 złotych, ile to w ogóle ma klocuszków, ile to w ogóle ma klocuszków, 626, co, tak dużo, co, no ale okej, okay, może w środku jest jakiś na bogato, niestety nie mamy w środku pokazanego szpitala, ale nie jest, moje drodzy, źle, oczywiście nie brakuje na Ali tutaj takich, tutaj takich lekarzy duplowatych, no tutaj aktualnie jakiś indijczyk jest z Indii, gość, jakiś radżesz prawda, tutaj... Good morning, mister. I am a doctor, you can trust me. Pewnie tak by do nas y, powiedział, ale doktor zgarnął 5 gwiazdek, jak widzieliście na lekarzpl, więc nie jest źle. Tu natomiast mamy ambulans, którego życzyłoby sobie pewnie każde miasto, miasto w związku z koronawirusem. Kosztuje i no 40 groszy. Jest to y, o, kompatybilny Lego Ed Sluban. O, Sluban! Okej, okay. ambulans, no to podróbka Lego też zapewne. Oj, te hipki Slubanowe to bym poznał i bez czytania. Przypuszczam, że kiedyś coś podobnego było z Lego, dlatego oni takie coś wypuścili. No nie mniej mi się, że każde miasto by. No, no chciało mieć takie wsparcie w postaci lekarza Hitlera. No lekarz Hitler tutaj, prawda? No, no byle by tutaj, prawda, hmm, nie gazował za bardzo. Jedziemy, moi drodzy, dalej, dalej, tutaj nie ma nic, już pięć gwiazdek oczywiście. Kolejny szpital, a nie, to jest ten, co był chyba! Tak, to jest ten, co był, kurde tam, tylko z innej perspektywy i ja się nabrałem, a to sprytne hinole, ale widzimy trochę bardziej co jest w środku i czy faktycznie warto i no nie jestem przekonany. Znaczy, no sto ile złoty, to jest dużo. Ale na przykład 86 to już całkiem lepsza cena, również śluba oferuje ten szpital. I tak serio on mi tutaj wygląda idealnie, jak wiecie, jeżeli oglądaliście serial szpital, a chyba każdy Serial szpital. No to tam dokładnie tak wyglądała ta sala przyjęć, prawda? Mi się wydaje, że tu można by śmiało kupić to i kręcić tu serial szpital. Jeżeli chodzi o WTF, wiecie, były trudne klocki. Kurde, w ogóle muszę wrócić do kręcenia chyba trudnych klocków, nie? I tutaj śmiało by się dało szpital zrobić. Kurde, ej, tak kupić dodaj do koszyka. Ha, może później, jak sprawdzę ile pieniążków w portfeliku jest. O, jaki fajny stateczek. Ale my dziś nie o stateczkach, moi drodzy, my dziś o szpitalkach. Bardzo fajnie, Milk Milk Store. Aha, tak nazywa sklep, okej, okay, a nie szpital. No, całkiem, mówię, ciekawy szpitalik tutaj mamy. No, ładnie, ładnie, 86 ziko. Ale jeżeli nie macie 86 ziko, to warto się zainteresować na przykład samą walizeczką. Być może taka walizeczka pokonała koronawirusa właśnie w, yy, w hinolach I, i tutaj możemy samą walizeczkę sobie kupić. Za horendami. Pieniądze. chociaż czekajcie, 15 zł, ale za ile to jest? Za partię. A ile jest w partii? Nie wiem, ale minus 20%. To może warto się jednak skusić. 10 sztuk, 10 sztuk, czyli złoty 40 zł za sztukę. Nie jest źle. Jeżeli to ma w naszym mieście ule uleczyć kolanowirusa, no to chyba chyba warto taką walizeczkę Jeżeli macie jednak więcej pieniędzy, to wracamy do szpitalików. Mamy całkiem ciekawy szpitalik za całkiem stosunkowo niską cenę. 23 zł, 288 sztuk. Klocka, 228 sztuk. Klocka, miasto szpital, pogodowy szpital model cegieł edukacyjne, bluks, za wiki dla dzieci, prezent kompatybilny. Prezent kompatybilny, okej. Okay. Mamy również w środku dwie figurki i mi się wydaje, że o, one są właśnie chore, bo są takie niewyraźne, a już reklama rutino Corbinum, wyjaśnia, jak jesteś niewyraźny, weź Rutino Corbin, czyli oni mm, już są chorzy, więc... Mm. Chyba trochę strach jednak kupować ten, prawda, zestaw, jak oni są chorzy. Ale całkiem ciekawy mikroszpitalik i do takiej 23 zł to można się chyba zainteresować, prawda? Ciekawy. No, tylko ta choroba ich mnie zaciekawia. Czemu są zamarzani? Albo przestępcy, albo chorzy. Jedziemy jednak dalej. Mamy tutaj, no, chyba też podróbkę Lego, mi się wydaje. Nie jestem pewny, bo pamiętajcie, że miałem trochę przerwy od Lego. Ale spójrzcie na to, jak fajną i ciekawą podróbkę Lego. 200, 238 sztuk klocka tutaj dostajemy. Ambulans, wypadeczek, proszę. No, nie jest tu wirusik, aczkolwiek, pani ma maseczkę. Dobrze, dobrze. Hashtag zostań w domu. Eee, dobrze, no to również ciekawy bardzo model. Tutaj nam się z, y, przytrafił. 6+, plus, 238. Jak zamazane logo. Co jest? Jakieś nielegalne? Czy tam ktoś narysował? Wiecie, co można narysować, jak się... Co jest? Co jest z tymi rysunkami? Co ci Japończycy? Nieważne, chyba warto kupić, bo... Bo jednak 47 to... mnie, to może tak nie warto. Ale... Chciałem Wam pokazać inną rzecz, właśnie jeżeli próbowałem wygooglować, wygooglować, wpisać Aliexpress Bricks Doctor, to niestety tylko Doktor Strange wyskakiwał, on chyba nas za bardzo nie uleczy. Ale jeżeli boicie się, że dojdzie do gorszej sytuacji tej pandemii, czyli już zwykłe szpitale nie wystarczą i dojdzie do taki mikrowojenki i będzie jak na froncie, no to spójrzcie jaki macie również bardzo fajny wybór w żołnierzach, tak? Tu mamy świetnego żołnierza od 7,67, a to powiem te gadżety najtańsze jak typu torba. Ale pewnie Hipol jest za 11. Natomiast nie liczyłbym, że on jest z tym tyłem, bo ten tył to tu jest ściema, a my ściemy nie lubimy, więc idziemy dalej. Natomiast jeżeli lubicie lekarzy, to spójrzcie, jaką tutaj macie kawalerię. 4 sztuk zestaw Brigs WW2 Medec Zespół Żołnierzy Wojskowych Moców drukowane eee, leba, spójrzcie, jakie mają fajne plecaczki. Jakiego mamy tutaj. O, poszczelonego, ale nie w serduszko. Ktoś sobie nie trafił, bo szczelił w zupełnie drugą stronę. Plasterkiem serduszko zaklejone. Fajnie, ładnie. Jak mówię, się pogorszy sytuacja i będzie jak na froncie, już pod każdym Lidlem. No to taki zestaw tu, jak, jak złotko, prawda? Wojenny. Nie, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Przy czym, oczywiście, Kobi też oferuje takie wojenne zestawy. Tam medycy też u nich się chyba trafiali. No i przypuszczam, że na przykład takie tutaj. Yy, czekajcie. O, takie coś, to pewnie może być nawet podróba Kobi, bo nawet tak mi trochę to zajeżdża. Jeżeli natomiast sam, Lidl, lekarz Wam nie wystarczy, to może warto się pochylić. Prawda, nad właśnie takim zestawikiem. Tu już jeszcze jakieś wchodzi uzbrojenie, jak widzimy. Czyli konflikt pod Lidlem się zaostrza. I dostajemy arsenał broniek. Nie, no, ładnie to wygląda. Ciekawie. A biorąc pod uwagę, cenkę, czy 40 zł, by nie było tak źle, ale powiem to kosztuje 66 zł, a 4. Czter... nie, czekajcie, nie 48, a gadżety kosztują 40, a to 48, nie jest źle. Również mamy taki wozik, jak widzimy, również wypuszczam z, z to nie jest to samo? Ży... nie, nie jest, bo tu ma, chociaż może być to samo. Hmm. hmm, to chyba jest to samo, to jest to samo, olewamy to. Tutaj natomiast mamy Uber Medyka, ale co! Co? 85 zł i to mi barzuca, pomysł na najdroższe figurki na AliExpress, bo bez jaj, 85 zł. Ile ich tu, nawet gdyby ich było 10? 10 sztuk cegieł figurek bez paspłutowych. Kurde, ale na co, nawet gdyby ich tu było 10? a uh. Dostał czwórkę, więc chyba nie jest warte polecenia. Wszystkie zestawy dzisiaj, ja piątki, on dostał czwórkę, więc bez jaj. Ale no Uber lekarz taki, że, prawda, hej. Natomiast również możemy skupić sam pakiet. Tutaj możemy mieć tych gadżetów. No taka maska to też jak złoto na koronawirusa, za 14 zł. A jeżeli jesteśmy totalnie biedni, możemy sobie kupić za 10 zł, bo to chyba najtańsze co tutaj dzisiaj było. 10 zł. 7 groszy, sam taki krzyż i. Pewnie go jest 10? Nie nie ma, on jest jeden. Co? Jeden? No trudno, nie, 10 sztuk, 10 sztuk tego, czyli po złotówkę i możemy nakleić to na wszystko, co chcemy, czyli na policję, Straż Pożarną, Straż Dżunglową, Lego Friends i Duplo i wszystko wtedy będzie szpitalem. No i moi drodzy, tutaj jak widzicie, tak sobie Chiny poradziły właśnie z wirusem. No, jak widać tutaj wystarczyły kilka złotych i można sobie świetnie poradzić z tym wirusikiem. Nie wiem, czy Polska też pójdzie w takie szpitale i sobie poradzi, ale liczę, żebyśmy sobie poradzili jak Chińczyki. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał, że zaciekawiłem was trochę tymi szpitalami. Jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzach, może częściej będziemy robili takie zestawienia, typu najciekawsze coś tam z Aliexpress czy z Chińczyka. Ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo. Kolejny wspólnocinek, siedźcie w domu. Utrzymajcie się gorąco i zdrowka życzę. Bye!